Cześć, witajcie, z tej strony Mafiosolec. Siemaneczko, z tej strony Brączek. I witamy was na typowej polskiej wsi V3, ale niestety dzisiaj nie ma ze mną Brąsia. Jest to singiel, Brączek jest w delegacji znowu, możemy tak powiedzieć. No powiedz może lepiej, czemu mnie nie ma, a kurde, tak serio to ten, nie ma dlatego, że skończyła mi się umowa z internetem i teraz prawdopodobnie będę sobie albo brał większy, albo będę został przy tym samym, tylko jedynie do wnoad mi się troszeczkę poprawi. Ale to mówię, no. Zobaczymy, na weekend wezmę sobie szóstkę, 6 do 1, czyli 6 do wnadu, 1 upladu, zobaczymy jak to w ogóle pójdzie, czy będzie sens jakikolwiek, a jeśli nie będzie działał dosyć dobrze, to będziemy brali tylko trójkę do wnadu i tyle co miałem, czyli 0,5 upladu. Ale miejmy nadzieję, że chociaż będzie mi normalnie chodził, bo teraz końcówka to już jest naprawdę, już Brączek drugą typową sobie nie może pograć. I co, no dzisiaj ziemniaczki, kurde, drugi raz wykonanie ziemniaków na typowej i znów chujowo się zapowiada, no bo już początek dzisiaj, no to tak nie za bardzo, bo Brączka nie ma, ale miejmy nadzieję, że zaraz to nadrobimy, miejmy nadzieję, że kombajn się dobrze spisze, troszkę przeróbek w niego włożyłem, jakoś będzie chyba chodził. Dobra, ogólnie wjedziemy sobie tutaj. Ja nie chcę nic mówić, ale ja też tutaj jestem. No tak, Arek jest. No to miałeś się odezwać, powinieneś się gdzieś tam odezwać. No, jeszcze mamy Arka. No, a jak się rozgadałeś, no to sorry. No to, dobra, to akurat tak po tym. Dobra, już musimy sobie to zaraz z począteczku rozłożyć. O skurwesyn. Dobra. A skąd ty w ogóle tą kopaczkę wziąłeś? Wiesz co, pobierałem jakiś kurna aż modpack, który ważył 500 mega, żeby pobrać te kopaczki, nie? To jakiś forsznitowski był, ale zadziałał, wszystko działało, jest ok, dwurzędowa, także nie narzekam. Troszkę przeróbek musiałem tam włożyć w nią, bo naprawdę była niedopracowana. Kurde, gdzieś jakiś tam, wiesz, dym od niej to szedł 10 metrów nad nią, wałek w ogóle się jakiś podczepiał z tyłu, brudziła się w ciągu kilku sekund, ale myślę, że teraz już jest dobrze. I spokojnie sobie nią wykopiemy ziemniaczki, na pewno lepiej niż tamtą kopaczką co wtedy, bo w ogóle nic nie było widać, a dajcie spokój, szkoda gadać. No i ogólnie co, z dobrych informacji dla was, jak i dla nas, to pierwsza taka, że mam dysk, już mogę sobie teraz nagrywać do bólu ile tylko chcę. A druga sprawa to taka, że już tam chłoposzki, ja też już wgrywamy mody, szukamy już drugi dzień praktycznie modów, wszystko jest na serwerze dedykowanym wgrywane. Serwer już stoi, także no już bliżej niż dalej i prawdopodobnie na sobotę będzie kolejny odcinek, no pierwszy odcineczek z naszej zajebistej serii. I ogólnie zaczynamy prawdopodobnie u mnie w sobotę, Brączek niedziela i Adam poniedziałek. Ze mną jeszcze będzie Tanas na gospodarstwie. Brączek, słyszałem, że ty chcesz być sam. Tak, ja będę sam. No, ale ja dlatego biorę Tanasa, bo ja potrzebuję oborowego, żeby tak można to nazwać. Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże przy krowach, no bo jedynie, wiecie, no ja sianokosy muszę zrobić więcej, no bo chłopaki nie muszą, bo nie mają krów. To też, no, kilka takich prac mam tak samo jak tutaj z typową. Widzieliście, musiałem na singla wchodzić, żeby nadrobić sobie. Ale myślę, że tak będzie Tanas, to spokojnie mi wszystko pomoże, a wiecie, w razie będzie jakaś potrzeba, to do Brączka i skoczy, tam Brączek mu wtedy zapłaci i mu tam pomoże, także seria będzie nas, o i na serii to już będziemy w piątkę, także super, cieszy mnie to bardzo. No i oj, wtedy jak się zacznie, to już się zacznie tak po grubości, wreszcie takie nagrywanie. Powiem wam, że zajebiste mody mamy. Na razie jeszcze nie możemy się oporać, bo niektóre mody mają błędy i niestety no serwer dedykowany jest na to troszkę uczulony. Ale miejmy nadzieję, że uda się, znaczy Jarkowi uda się to ogarnąć, bo ja to tam, wiecie, nie dla mnie takie numery. Właśnie Arek, i ten teraz zmieniasz ten mod desk, czy nie? Teraz ja się z tym siewnikiem w dupę zajebanym bawię. Dobra. Arek się zdenerwował. A co, nie działają te ścieżki? Nie, tylko to jest tyle kurwa tych rzeczy, że nie wiem którą od czego. I się trzeba połapywać powoli. Dobra, ja tutaj sobie stanę, podjedziemy, mam nadzieję tylko, bo żebym się nie wkurzył. Będę mógł sobie zabrać, znaczy załadować na zetorka. Co mnie tu żaby grechotacie? Zabrać na zetorka, na przyczepę ziemniaki, bo te przyczepy kurde nie wiem czy nie mają podstawowego. Ale zresztą podstawowe chyba mają ziemniaki, no to zawiodłaby mnie bardzo jakby nie było. Ale zaraz zobaczymy. Bo, a my nie, wprawdzie ty, my woziliśmy buraki u ciebie takimi tymi dużymi, nie?
U mnie? W tamtym sezonie, pamiętasz taką dużą siwą i to i one były chyba z jednego paku wszystkie razem. Kurde, siwą nie, no tak, tymi wysokimi no, takimi, zielonymi, nie? To tak, że jak mają buraki to i powinny mieć ten, także trzymam kciuki i zaraz jedziemy, zobaczymy co i jak. Miejmy nadzieję, że na następną typową już będę miał ten dobry internet i już kurde wszystko będzie fajnie chodziło, żeby Brączyś mógł wreszcie ze mną pograć. Bo bez tego to lipa. Ale wprawdzie no takie ziemniaki to też ja mam troszkę jeszcze więcej prac niż Brączek, bo ja będę je nagorał ten, także taki odcinek singla nic mi nie zaszkodzi. Dobra, żeby... Dobrze, że jesteś na Skype'ie. No, ważne, że jestem na Skype'ie. Nie powiem, bo kurde, ale patrz, grałem z Adamem, nie? I lipa jest taka... Czekaj, jak to się wy... Schowaj rurę, ja pierdolę. Jak to teraz... Co, nie sypie? No nie wiem jak to wysypać, nie? Podjechać. No podjechałem, tylko teraz co ja mam tu jeszcze kiknąć. Schowaj rurę, co? Przenieś... Opróżnij kombajn. Czym... O! Jest, poszło! Jo, ale ładnie wysypało. Już się bałem, że będziemy mieli to co na tamtej serii wtedy. Dobra, ogólnie to możemy no. sobie wyłączyć. Czekajcie, kierownicę obróć mnie. Wejdź mi do środka. Wyłącz mi kombajn. Jedziemy w kolejny rządek. Także teraz kopanie już będzie chyba... Teraz powinniśmy już dać radę. I powinniśmy sobie na odcineczku spokojnie wykopać to ziemię. Ale tam masz moment wykopane, przecież to jest malutkie moment, pole. Tylko że co rządek... Wiesz ile tu jest jeszcze? No, w pół godziny powinienem się wyrobić z odcinkiem. Chyba. Ale to zobaczymy. Pół godziny? No. Ja tak to wolno i w jedną i w drugą, no z ziemniakami przecież nie będę popierdziała 20 na godzinę. Jadę 5-6 na godzinę. I co drugi rządek muszę, wiesz, wysypywać. Na sumie. No zobaczcie, animacje całkiem w pompkę, dość ładnie to wygląda. Myślę, że jak na taki jednorazowy odcineczek, taka kopaczka dość fajnie się sprawuje. Fajnie, że też łęci nie muszę obcinać. To jest też całkiem dobra sprawa z tym. A powinno się. Znaczy nie, z Tanasem gadałem, Tanas jakiś sprawdzał i tam niektóre kombajny, że nie muszą obcinać łęcin. Bo wiesz, no jakoś mają tamten. Miejmy nadzieję, że ten też. Bo już tak to bym musiał jakimś innym sprzęciorem to obcinać i później kopać, a tak to za jednym razem wszystko ładnie zrobiłem, zresztą zobaczcie co tu tych łęcin jest. We wcześniejszej teksturze jak myślałem, że to taka już tekstura typowa jest podcięcia, a to jeszcze się okazało, że to jeszcze jedna jest, także luzik. Dobra, mamy tu już wykopane w tą i lecimy w tą stronę i akuracik powinno nam się tutaj sprawdzić. A kurde, ja nie wiem, czy czasami na niedzielę nie zrobię sobie filmu ode mnie, bo mam z 60 chyba z 3 prac, bo mam zgruberowania, siewu, spryskania. Mam kilka takich, no tak niedużo, bo po 10, po 15, tam może zgruberowania było ze 40-50 ujęć. Może coś bym z tego skleił, jakieś tam GoPro też mam chyba w kabinie, tacie zawsze zostawiłem. O, barze, tu przeleciał przez ten, przez szybę z ostu ten taki kwiatek. I nie wiem właśnie, czy na niedzielę sobie nie skleimy filmu, ale nie wiem, nie obiecuję, bo też nie wiadomo jak będzie z czasem. Bo będziemy na pewno chcieli to bolusiowo. I myślę, że tak właśnie zostanie bolusiowo, że będzie sobota, niedziela i poniedziałek z racji tego, że no chłopaki szkoła. I też wiecie, no a takie wejście na serwer i nagranie 3 odcinków to nie jest godzina. To jest około 2 godzin ponad. I myślę, że właśnie tak piątek po szkole, jak usiądziemy nawet jak o 19, to spokojnie będziemy mogli sobie wszystko tu fajnie nagrać. Piątek o 19? No, a co nie będzie pasowało? No 19 w piątek to wiesz, taka godzina ciężka, nie? Czemu ciężka? No bo przeważnie w piątek o 19 ludzie normalnie wychodzą z domu. No, ty naprawdę co piątek wychodzisz, co sobotę, co niedzielę, praktycznie 6 dni w tygodniu. No nie no, ale Adaś będzie o 18, to myślę, że o 18 już możemy lecieć. A no jak o 18 będzie, to tak zrobimy, no. O, sypie mi już bardzo ładnie, kurde, jak fajnie wysypało. Dobra, super. Nie musiałem nawet dużo jeździć. Czekajcie, ja tu sobie na drogę wyjadę i z drogi tu wezmę to. Nie, myślę, że nawet taki spoko odcinek, chociaż teraz nie muszę się stresować, że mi wyłączy nagrywanie i wy będziecie mieli wreszcie jakieś troszkę dłuższe odcineczki. Ale kurwa, ten poprzeczniak jest tu pokopany. Dobra, zarzucimy sobie tempomacik i możemy śmigać. Ogólnie chyba będę brał Bizona na tą nadbolusiowo. Mówisz? Ja właśnie teraz się zastanawiam. Rekord? Nie, ten czerwony. Znaczy, nie, bo to jest o rekordzie. Ten stary Sida, co kiedyś już wydał, co taki zajebisty był? Nie, ten co ty masz, co ty miałeś u siebie na bolusiowie na singlu. Na bolusiowie na singlu? Rekord?
Nie rekord! No normalny ten czerwony. Jo, bierzesz ej, taki... No, serio? Ej. Trochę będziesz ej, miał cięcia. Ej, Brączek. Co? Jak już bierzesz bizona, no to żeby się nie powtarzały te bizony, to przecież jeszcze zajebisty jest taki Z0567. Z takim u góry filtrem, czy to co to jest? Ten czerwony taki? Nie, a ty nie chcesz na przykład rekorda troszkę większego właśnie kombajnu? Ale nie ma rekorda fajnego. No a te pamiętasz te tak kiedyś co Sida wyszły? Nawet jeśli ej. Arek by na naszą potrzebę przerobił go na albo na niebieskiego, bo nie powiem czemu, nie wiem czemu, ale ludzie, mi się strasznie podobają kurwa, rekordy. Ile razy ja wam powtarzam? Tylko że nie ma ich 15 ładnych. Ile razy ja wam powtarzam, że ja mam zajebistego rekorda. No daj! To bo nie powiem Brączek, ty się zajebiesz tym. Nie są małe. Te pola nie są małe, no nie wiem jak tam chcesz, ale będziesz musiał sporo poświęcić poza tymi. To daj tego rekorda. No, zara! Ja tu teraz! Testuję siewnik. We! No zara! My przyjebawszy troszkę w drzewko. No. Zara będzie dialing do rekorda. Może nie zaczniemy serii dialing do rekorda. Dobra, my tu kopiemy, jest całkiem w pompkę. Ej, daj link do rekorda, a ten, a ktoś wysyła, kurde, nie wiem, link, Guinness World Records. Ej, wyjdźmy trochę z tego, o Jezu, tu mnie się w kopaczkę weślimy. O, jak widzicie, ładnie to idzie. Nie. Ej, to dasz tego rekorda? Da. Tu właśnie te animacje już usunąłem, bo nie dało się nic z nimi rady zrobić, nie mogłem ich przenieść, ani nic. A Brączek, kiedy rekordowo? Tak, kiedy go wtedy minasz? Wczoraj. No jak... No, wczoraj pewnie, albo przedwczoraj. No weź go daj dzisiaj! No dam ci go dzisiaj, spokojnie, na kurwa ten siewnik zajmowany chce sprawdzić, czy działa. Dobra, my sobie cofniemy, bo musimy tutaj chwila wjechać. Chwila prawdy. Cofniemy do kopania. Wo, krzychu. Powoli. Nie, ale myślę, że... Nie! Ja już się nie mogę doczekać serii, nie? Kurwa. Tak, żebym sobie pograł. Oj, 32 litry. Ja się nie mogę doczekać, kiedy ten zajebany siewnik się kupi. Słabny, ale jego budowa to jest masakra. Ten jak tam nawraca. Ty to, ale to nie chce się kupić, Arek, ze względu na te ścieżki? Nie wiem na co, kurde. A sprawdzałeś go już wcześniej, tak jak ci mówiłem? Nie. No mówiłem ci, że sprawdź jak edytujesz jakiś mod, żebyś od razu to sprawdził. Ale zrobiłem wszystko idealnie, jak w tej Kajenie. Nie wiem. Ale mówię ci, a weź sprawdź ten oryginalny w ogóle, czemu chodzi w grze. Poczekaj. Czekajcie, będziemy musieli się wrócić tutaj tą prawą stronę obkopać i zaraz pojadę sobie zatankować ogólnie. Bo nie zwróciłem uwagi, ale jednak troszkę mało paliwa mamy. Bo mój FSO czasami ma taki kurde głupi urok, że nie kupi ci się coś, jak ma więcej niż jeden komponent, czyli element budowy. Słuchaj, ja się nie znam, ty tam jesteś od takich rzeczy. Także krzyku tam wiesz, powodzenia ci życzę. Dobra, wyłączamy kombajnik, mykniem sobie. Tu ta kierownica to jest dobra. Czym bolek robisz z tą kierownicą? Co? No wiesz, no przy ziemniakach troszkę trzeba ponawracać, jak jest takie wąskie pole, nie? Sam jesteś siedział. Ile my tam mamy? Mamy 14 minutek, jednak dobrze, wyrobimy się w 20. 43. No dobra. I co, i teraz menu siewników mi się nie chce otworzyć nawet? No zobacz, jak ty masz takiego farminga, żeś masz kradzionego pewnie. Nie. Kurde, mam 16 giga modów nawalone. O Boże. To ja nawet tak nie mam, jak mam ze 4-5 giga, to jest maksymalnie. Ja może troszkę więcej. Bo u Adama na serii jest giga, a nie, no to bo nie, no mogłem tak trafić, to jest tam jako szóstki. Co za gówno. Weź zobacz, czy oryginalny w ogóle działa. Dobra. Kurwa, zajebany bo jak dupę. Nie będzie oryginalny działa, to znaczy, że nie jest przekonwertowany i musisz się jeszcze z tym pobawić. Jest przekonwertowany, jak był na focie. No ale może ktoś zrobił fotkę z 13, ty, ziomek. To była z 15, bo było na Bjornholmie. Oj. To może ktoś miał Bjorkholm w 13. No, może ukradli. Całkiem możliwe, ty. Dobra, ogólnie sobie teraz polecimy wysypać. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle tutaj mi machnie z pół tony nawet na tą przyczepę, bo już jest pełna. Machnąć to ja mogę ręką na ten siewnik. Nie rób tak. Zrobię tak. Dobra, ogólnie idziemy z Zetorka, jedziemy sprzedać od razu ziemniaczki. Resztę zostawię tam dla Brąsia, jak później właśnie przyjdzie.
No zadziorgać mi nie chce Zetor, no. O, zadziorgał. A mi zadziorgać nie chce siebie. Dobra, zadziorgał, także już zaraz lecimy sobie ziemniaczkami na skłup. I przylecimy, to zatankujemy. Kurna, woda tu mnie stoi, o, cały tutaj w wodzie teraz będę miał Zetura. Dobra, mykniem. Ale rechotają te żaby. Kurna, dziot. Ja to bardziej słyszę, że kierownica rechota, no ale spoko. No nie, no wy to nie słyszycie, bo ja nie mam na ty. Wiem. Nie mam na głośnikach, bo mi głównym problemem było to, że mnie przygłuszało właśnie dźwięk z głośników. I ten. I tak to jak sobie tylko słuchawkę. Słuchawki niestety, ale muszę. Założę, no to chociaż na całe szczęście mi tutaj nie ściąga innych dźwięków poza mną i wtedy wreszcie normalnie mnie słychać. No, Arek tam coś czepę. Ale tu Zetor ciężko ma z tymi ziemniakami. On zawsze ma ciężko. on ma takie... Czemu w ogóle ty kopiesz case'em? No bo ma opony te cienkie. Aha, okej. Okay. Ja na twoim miejscu kopał tym. Zatorem? Ciężko trochę bym miał, wiesz, z takim kombajnem. Nie wiem, nie znam się, ale nie wiem jakie ma zapotrzebowanie. Za Anką to jeszcze w miarę, a to jest dwurzędowy. I troszkę mi się wydaje, że to jest troszkę bardziej wymagający kombaj, ale nie wiem, nie znam się, także nie będę się wypowiadał. Po prostu wolałem case'em dla wygody. I dlatego, jest że miał właśnie możliwość założenia tych cienkich kół, bo tak to bym no strasznie, ale to bym pogniótł te ziemniaki, te redliny całe. Ej, Bolek, może ja go po prostu podstawię, kurwa, pod tą kajenę, jak nie będzie działał. Tak? Czy... Ona też jest ściągana. Wiesz, to ciebie tam zależy, jak ci pasuje, żeby tylko działało, zrób tak, żeby było dobrze. Wiesz, ja ci zawsze daję wolną rękę, tylko zrób tak, żeby było dobrze. Bo taki siewnik, jaki co my przerobił, Arek przerobił, co mieliśmy pomysł, to jest kur, nie powiem, ale chyba ja... Takiego nie znam. To weź pierdziel ten siewnik, weź mi teraz rekorda wyślij. Teraz jak konfa jest, jak będę próbował upiąć, to mi spali kurde neta. Ujezu, burta mnie się tam... Poczekaj, aż wyjdę sobie z konfy później. Serio? I to ci upnę. Pierdole, zimnioki mi się wysypały, ty. Naprawdę ten siewnik to jak... Burta mi się tak to nie chciała. Dobra, lećmy może zatankować. Czekajcie. Złóżmy sobie siewnik, polećmy zatankować. I będziemy kopać dalej już, bo niedużo nam zostało. Ogólnie nie wiem, czy wyjdzie dzisiaj ten odcinek. Mamy 18. Wprawdzie... Która jest godzina? 16:50. Ty, jakbym się teraz wyrobił. Nie wyrobisz. Czekaj, zatankuję, jadę dokopać to i będziemy myśleć. I będziemy myśleć, bo może jak oglądacie to w piątek, to spoko. A jak nie, to będzie to wtedy... Nie, jak oglądacie to w czwartek wieczór, to spoko. Jak nie, to będzie to na piątek po szkole. Bo nie wiem, czy naprawdę mi się uda to dzisiaj wrzucić. Ale postaram się, będziecie mieli na wieczór. Ten rekord, tak nie chcę nic mówić, ale on ma dźwięki zajebiste, nie? Jakby już chciał. Dobra, no to wtedy mi go wyślij. No to ci go wyślę, nie bój się. No na kierownicy to jest granie, ja pierdzielę. Kiedy? Dziś, po odcinku. Dobra. Ale ładnie się złamał. Dobra. Jak ręka Bolka. Ej. Nie bądź pan niemiły, dobra? Dobre, panie, nie obrażaj pan, dobre? Jak tam zawraca, ty? Dobra, w jedno mi z powrotem chyba i powinienem już mieć wykopane. Nie wiem, coś mi tu jeden rządek dziwnie wyszedł bokiem trochę. Mają wykopane. No widzicie, animacyjki, wszystko ładnie współpracuje tam. Nie, że jak na farminga 15 i na brak polskich modyfikacji, to i tak daje 9 na 10. Właśnie dla tego kombajnu, bo naprawdę jest ból wielki, nie ma polskich. Dupy. Ja nie ty. Krzychu kadetem teraz. A ja nie jebłem ostatnio brączę, jak mówiłeś chyba kilka razy w odcinku, że w opisie dasz link do mapki. Nie, ja później patrzę po odcinku, w ogóle w opisie nic nie ma. Ale potem ją dałem. Dałeś? Dlaczego? Ja bekę miałem taką, bo akurat odpaliłem, co dwa razy odpaliłem w jakimś momencie, to mówiłeś, że macie link w opisie, to jest tam coś. A później patrzę, w ogóle nic nie dało. No tak, ty pewnie włączył. Link już jest, także zapraszam do pobierania. Co to takim dziwnym głosem to powiedziałeś?
Normalnym. Nie. Dobra. Mignijmy tu, nie wiem czy mi się uda to skopać do reszty, czy też nie. Ale jest całkiem w pompkę. Wolę fajnie. A ja... Do roweru. Nie, jeden rządek nam został. A tu sobie najwyżej zaraz wrócę. Po niego akurat fotę sobie może strzelę, będzie przy czym fotę strzeli czy coś. Fotę sobie strzelę z ran. 90. A, no to tą końcówkę zostawię i będę kończył, tak to sobie tu jeszcze fotki zdążę gdzieś cyknąć na miniaturkę, coś w tym stylu. O, nawet nie będę go już wysypywał. Dobra, mamy pełniutki kombajn. No i co, to by było kochani na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Nie pytajcie o link do kopaczki, bo nie będę rozpowszechniał, żeby nie było bólu dupy. Jakiś tam macie chyba ruski albo czeski, tam jest modpack, to waży 450, coś jak Alipak, coś w podobie. I tam były właśnie te kopaczki. I co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Myślę, że widzimy się na Bolusiowie. Do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć. Cześć.